Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z GeoGuessera na kanale. Witam was wszystkich. I dzisiaj stała się rzecz niesłychana, nie mam internetu. I to jest odcinek specjalny z powodu takiego, że lecę na internecie z telefonu, jak widzicie. Nie wczytuje to się najlepiej. Okej, mamy język angielski, mamy ruch prawostronny, czyli... O co to, co to tutaj to jest? Że witam was. Co? Ogólnie to jest odcinek jeszcze z Daily, w tym tygodniu wlecą odcinki z Daily. A już w przyszłym tygodniu postaram się wrócić do pojedynków. No i faktycznie, właśnie, bo co my tu mamy? Mamy... Okej... To mi podpowiada, że to może być coś tutaj? Okej, zdecydowanie to mój plik teraz, jak zmieniłem nadanie, wydaje się rozsądniejszy. Taki ostrzał wysp, że tak powiem. Tylko który dokładnie? O, coś tutaj będzie. Okej, czyli... E40 i co? I E20, jest E20. Copenhagen? O, tak... E4. E20 i E4. Oj, czy to może być przypadkiem Norwegia? O. E20 to sobie leci. Kawałek. Dobrze, postawię to gdzieś tu. Tu jest E4. Dobra, zmieniam. Bardzo dobra zmiana i jaki szybki pik. No granie tutaj ze spowolnioną mapą, no, daje niezłe wyzwanie, myślę. SE. Czy to może być dwa razy to samo miasto? Serbia ma RS, bo to jest Republic of Serbia. Zresztą tu były te kropki były w języku, nie? Nie wydaje mi się, żeby to mogło być coś innego. Żółty znak jest. A nie, tak, żółty znak. Oj, bardzo tutaj na ryneczku jestem utknięty. Pod tym względem. Serbia. Dobrze, klikam Belgrad w takim razie. SE Serbia i... Nie, SE to jednak był. Przecież mówiłem Republic of Serbia RS. No to... Coś tu błąd jakiś wywalił mój mózg w tym momencie. A teraz nie pomylić znaczków. Main... Krolo, dobra. Co my tu mamy? Jaki ruch? Dobra. Chyba. No już wiem mniej więcej jaki ruch. Oczywiście mamy ruch lewostronny, jesteśmy w Japonii, jeśli chodzi o to. A jeżeli to jest Japonia, to... Myślę, że mogę spokojnie w takim dużym mieście pikować Tokio. Chyba nie powinno być tutaj żadnych problemów, to jest to dość duże miasto. Higashi Hojo. Dori. Higashi... Nie. Nie pomoże mi to nic. Nie znajdę tego. A to była... Nie, to było Kyoto. Dobrze, 1000 punktów. No, lepsze niż poprzednia runda, to, że tam przy tego przy... Nie wiem, co mnie skusiło, co mnie podkusiło. Żeby zmienić pik, ale na pewno... na pewno to wygląda jak... Houston, Texas. Ojojoj. Powiedz, że to jest w tym mieście. Gościu. Gościu. W Ameryce prawie 5000. Ja? To, że ja znalazłem coś na ciężarówce, to jest cudowne. Okej, prawostronny, żółte linie. Ambulance. Co? Nie przeczytam tego niestety. Ej, ruch prawostronny, linie żółte. Dana Faber. Brooklyn. Mi coś powinno powiedzieć, nie? Coś kojarzę. Znowu jest Ameryczka, aby na to wychodziło. Dana Faber.
Okej, Cancer Care. Dobrze, jesteśmy w dużym mieście w Ameryce znowu. To nie jest dobre. To nie jest dobre, a wiecie dlaczego? Bo nie wiem... No poza tym, że to jest duże miasto w Ameryce, to niestety za dużo nie wiem. Medical Center. Longwood. No, długie drewno. Czy ja coś znajdę? No, niestety. Ciężko, jakbym mógł teraz pojechać, nie, na speedzie i coś spływać poszukać. Oj, getting. Mógł pojechać teraz gdzieś dalej i spływać jakieś info zgarnąć, to byłoby dobrze, ale niestety nie mogę. Na tym internecie. Niestety. Boston! Boston! Nie mogę, ale czy ja zrobię w Ameryce 5000? Brooklyn! Brooklyn, Bostonie. Ej, bez kitu. O! Patrzcie, gdzie jestem! Nie! Zobaczcie, co ja robię. Czy to jest 5000 w Ameryce? To jest 5000 w Ameryce! To jest... No ulica nie ta, jedna obok, ale to 140 metrów w Ameryce, poruszając się jak żółw. Srebrny medal, no byłby dzisiaj złoty. To ten misklik tutaj, to ja przyjmuję go na klatę, że zrobiłem największą głupotę, jaką tylko mogłem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Jak widzicie, nawet taki... Ziutek jak ja potrafi jakieś punkty czasem w tym geogreserze zdobyć. Nie rób takich błędów, rozróżniajcie Serbię od Szwecji. No, niestety SE. Sweden. SW powinno być. Co nie? Na razie, hej pa. Cześć.